Dzień dobry, witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Zapraszam Was serdecznie na nowy projekt. On pewnie nie potrwa zbyt długo, bo październik jest intensywny w swojej treści, powiedzmy, więc te projekty takie, wiecie, no takie niezwiązane z żadnymi świętami, tylko po prostu takie moje własne projekty, no to one nie mogą trwać za długo. Za to w listopadzie planuję bardzo długi projekt, oczywiście świąteczny, który musi być gotowy na 1 grudnia, więc no, rozumiecie, te październikowe projekty nie mogą być za bardzo długie i za bardzo skomplikowane. Więc w październiku na projekt własny, własnego pomysłu, zapraszam Was na album Harmonijkę. I będzie to album na gotowej bazie. Jest to baza od Eco Scrapbooking. Baza kraftowa, co do kolekcji, którą planuję użyć. No a jest to oczywiście kolekcja jesienna od Craft Clock. Nie każcie mi wymawiać jej nazwy, proszę. To jest akurat 15x15. Mi zostało z poprzedniego projektu bardzo dużo takich ścinek, takich, wiecie, papierów, które można wykorzystać tutaj też w tym albumie, ale mam też przygotowany cały miks tych średnich papierów 20x20 i jest to 2 razy kolekcja i 2 razy papiery bazowe. One są 250, to są bardzo, bardzo, bardzo dobre papiery. Oczywiście Craft O'Clock zaprojektowany przez Kasię Kędzierską, to nie ma żadnej, to nie jest żadna nowość. Tu jest kartka z kolekcji 15x15, bo jak widzicie, ona tutaj no prawie idealnie wchodzi. Ona potrzebuje naprawdę niewielkiego przycięcia, ta 15. No i mam oczywiście elementy do wycięcia. Kolekcja nazywa się Autumnaria. Tada, wymówiłam. Autumnaria. Te papiery, te dodatki będą mi oczywiście potrzebne, bo chciałabym trochę poprzyozdabiać zdjęcia. Natomiast nie będę wykorzystywała żadnych postaci, no bo postaci są na zdjęciach, więc nie chciałabym od nich odrywać uwagi. Oczywiście ja mam elementy do wycięcia pocięte już, bo używałam ich w innych projektach. I tutaj w mojej magicznej miszeczce oczywiście film z kiedy opowiadam o tej miseczce, w jakich okolicznościach ona powstała i skąd się wzięła i jak, dlaczego jest taka piękna, jest podlinkowany pod spodem, więc proszę sobie kliknąć i zajrzeć, bo nie wiem, czy w Call to Action YouTube go doda. Więc mamy tutaj już część jakichś tam elementów powycinanych. Nie dużo, ale zawsze trochę. Ja sobie oczywiście w międzyczasie tak zwanym podocinam te elementy, do czego Was też zachęcam. I teraz słów kilka o tym, że październik jest taki trochę, wiecie, pomieszanie z poplątaniem, więc projekty nie mogą być takie, wiecie, za długie. No, między innymi dlatego, że w październiku jest Dzień Nauczyciela i chciałabym Wam pokazać, co ja przygotowałam w tym roku na Dzień Nauczyciela dla mojego syna, dla 2 nauczycielek, dla wychowawcy i dla jakiejś tam jego ulubionej. A oprócz tego jest Halloween, więc chciałabym też pokazać pracę halloweenową. I praca halloweenowa trafi co prawda w tutoriale Izuni, to będzie kartka oczywiście, będzie niesamowita, po prostu będzie bombastyczna ta kartka. Dlatego ten projekt Halloween, ten projekt jesienny, on nie może już trwać za długo. O, wiecie, nie? Już, ja nie mówię, że już się każdy tą jesienią znudził, bo ona się dopiero zaczęła. No ale to już jest któraś moja praca jesienna, więc tu prezentuję jeszcze, jak się ta harmonijka otwiera w obie strony. Tu trochę jest niefajnie, bo jest to sklejone i tutaj tak do końca nie mogę rozłożyć, ale no okej. Okay. No dobrze, no to rozłożę ją tak, żeby było lepiej widać. Mam zdjęcia w 2 rozmiarach, ale w 2 też orientacjach. Czyli mam zdjęcia
pionowe i mam zdjęcia poziome. Odwrotnie, nie? Poziome i pionowe. No i one dwa to tak, wiecie, no średnio się zmieszczą, nie? Ale muszę się trzymać jakby tego planu kompozycyjnie, żeby potem te zdjęcia można było umieścić. No i moje zdjęcia, te małe, czy to pionowe, czy poziome, one są rozmiaru 1,7 cala na 2,13. Natomiast te większe są 2,13 na 3,3. Czyli mój papier, który będę sobie dobierać na podbitkę do zdjęć, a będę taki dobierać, to on będzie miał 2,15, czyli prawie 3 cale na 4, a ten będzie miał 2,1, czyli prawie 2 cale na 2,6. Czyli 3/4, tak? I dokładnie będzie tak samo z tymi. Choć tu nie, tu będzie 2 cale na 2,15, czyli prawie 3. Tutaj będzie 2,15 na 4, tak? O 1/4 więcej. Tu jest troszkę mniej niż tu, bo tu jest mniejsza ramka po prostu. Tak, tu jest po prostu mniejsza ramka, bo zdjęcia są z ramką taką białą. Nie pokazuję tych zdjęć, ponieważ osoby, które są na tych zdjęciach, nie życzyły sobie, żeby zamieszczać ich wizerunek w tym albumie, ale to są moje zdjęcia ze zlotów skrapowych. Ja mam tych zdjęć sporo, sporo z tych zdjęć robimy, czy to ja, czy dziewczyny, na różnych zlotach, więc no, chciałabym sobie zrobić taki album, do którego będę mogła włożyć te zdjęcia. Album harmonijkowy, on nie może być wielki. Znaczy, on nigdy nie jest wielki, nie? Znaczy, nawet jeśli kupiłybyśmy bazę, która jest większa, to on nie może być jakoś taki napchany bardzo. Tym bardziej, że on ma tutaj z tej strony okładkę, tak? Z tej strony ma okładkę. Gdyby on był taki, że otwierałby się z jednej strony i otwierał z drugiej strony, i te tasiemki byłyby po dwóch stronach, no to on by mógł sobie tutaj puchnąć, bo puchłby jednakowo z obu stron. Natomiast tu w tej bazie, no to za bardzo poszaleć nie możemy, bo cokolwiek tutaj większego włożymy, to ta okładka nie ma tutaj aż tak dużo miejsca, żeby ten album mógł się jakoś specjalnie rozejść. Dlatego ja pomyślałam sobie, że zrobię ten album w postaci kart layoutowych. To nie jest moja specjalność. Nie myślcie sobie, że jest. Nie jest. To moją specjalnością. Ale postanowiłam, że się trochę zabawię tym albumem i postaram się właśnie coś takiego zrobić. No strasznie mnie to denerwuje. No okrutnie mnie to denerwuje, że tu się robi ten taki zygzak i taki, wiecie, taki wystający grzbiet zupełnie niepotrzebny. Strasznie mi to wpienia. No dobra, myślę, że ta ramka jest za duża. Czy nie jest za duża? Bo ja nie widzę, jak on tak leży. Nie, nie jest za duża. Mogłabym nawet odrobinkę ściąć z tej strony, czyli z szerokości, żeby po boku też była odrobinę większa ta ramka. Chciałam dosłownie włos. Bo nie chcę, żeby mi ta karta dochodziła tutaj do tych bigowań, nie? Tutaj to jest akurat spód, moim zdaniem. Teraz to już w ogóle coś źle zrobiłam z tym albumem. No nie, no tak ma być.
No tak ma być. Teraz też mi się tu nie układa. A no nie, układa. Dobrze. Muszę to jednak rozprostować, bo mnie to doprowadzi do szewskiej pasji po prostu. I teraz zastanawiam się tylko, czy kolekcja, czy kolekcja, czy tła. Kolekcja czy tła. Na tłach mogę bardziej poszaleć oczywiście z grafikami, tak? Bo do tła będzie mi pasować wszystko. Czego bym nie przykleiła, to będzie dobrze wyglądać. Natomiast do grafik niekoniecznie. Podniosłam się trochę, żeby zobaczyć, czy wy widzicie to, co ja widzę. Ale wydaje mi się, że na tej stronie pójdę w tło. Natomiast kolekcję umieszczę sobie. Trochę słyszycie też, jak skrzypi krzesło, tak? Na razie będę wykorzystywać piętnastki. A jak już czegoś mi naprawdę zabraknie, to wtedy wykorzystam sobie resztę z tych dwudziestek. Więc na okładki przykleję sobie kolekcję, bo teraz to zdjęcie, któreś z tych zdjęć, które już zdążyłam odwrócić, i to daleko, któreś z tych zdjęć będzie mogło być tu, bądź tu. One mają różną kolorystykę, te zdjęcia. Niektóre są jasne, niektóre są robione na powietrzu, więc jest też sporo zieleni. Natomiast tu zakryję wszystko. Tu też. Tu chyba chciałabym, żeby było poziome zdjęcie. I wtedy tu będę mogła sobie dodać różne grafiki, żeby po prostu ładnie to zdjęcie się prezentowało tutaj. Nie planuję, no i oczywiście druga jakaś, to jest absolutnie najpiękniejsza grafika i najpiękniejsza kolorystyka w całej kolekcji. To jest moja ulubiona karta. Najbardziej ulubiona. Więc tak jak mówiłam, grafiki pójdą na pewno na, znaczy kolekcja pójdzie na pewno na okładki, te zewnętrzne. Natomiast tła wtedy umieszczę sobie na całej tej harmonijce. Więc to od razu sobie to odłożę, ponieważ ja to zaraz potnę. Piętnastka pasuje tutaj idealnie, jeśli chodzi o okładkę. Nie trzeba z nią absolutnie nic robić. Tak? No, bardzo, bardzo pięknie ona tutaj wchodzi. Tu nie będzie do niczego zaczepiać. Można dosłownie o włos ściąć bok, żeby mieć. W ogóle nie jest padło papieru. Absolutnie w ogóle. Można tutaj ściąć odrobinę ten bok, żeby dosłownie o włos, żeby ta ramka z boku była większa i żebyśmy miały 100% pewność, że nie wlezie nam tutaj na to bigowanie i tutaj z tej strony też będzie fajnie. Pokażę wam jeszcze. Nie, myślałam, że tak, to jest ta. To jest reszta z mojej najpiękniejszej karty, czyli z tej. To jest reszta z dużej kolekcji. Fantastycznie to wygląda. Te kwiaty są przepiękne. Tak, to jest ta część, to było tak. Przepiękna jest ta strona. No, z tyłu jest łączka, też nie można łączką pogardzić, prawda? Dobrze, koniec gadania, bierzmy się chociaż za dwie strony.
Tak jak powiedziałam, ten album, no, on nie wymaga jakoś nie wiadomo jak dużo pracy. Te albumy harmonijkowe okleja się bardzo, bardzo szybko. Spróbujmy, może uda nam się chociaż jedną część dziś okleić. Jak widzicie, na kawałku tego filmu jestem w swetrze, bo jest po prostu zimno. Tak, u nas jest po prostu zimno w moim mieście, więc a w domu jest też chłodnawo, bo jeszcze nie są włączone kaloryfery, chociaż my zwykle nie włączamy kaloryferów zimą, natomiast włączamy je jesienią, ponieważ jesienią wieje i po prostu no ostro, że tak powiem, ostatnimi czasy wieje, więc włączamy jak najbardziej. Włączylibyśmy, gdyby grzali, tak? Kaloryfery, żeby trochę rozpędzić to takie zimne, zimne, wietrzne powietrze. No ale nie grzeją, więc nie możemy tego zrobić. Otworzyłam nową butelkę kleju z Eco Scrapbooking i on tak trochę leci. Cieknie w sensie. No ale co, cóż zrobisz, jak nie zrobisz, nie? Okej. No i dwie karty mam docięte. Jak ten album się złoży, no to one są dwie w takiej kolorystyce utrzymane, tak? Teraz muszę oczywiście wstać po papier. Chyba więcej nigdzie nie spadło, tylko te dwie kartki, te kilka kartek spadło. Teraz dwie następne strony. Na pewno to. Może tak, te dwie w zielonej kolorystyce, a tu w brązach. Tylko czy ja jeszcze mam coś takiego, co by pasowało do tego brązu? Może deski. Czyli chciałabym pójść w takie same kolory po prostu, mniej więcej. Mniej więcej w taką samą kolorystykę. I tu mam jeszcze, tu mam też to. To będzie też komplet. Też mi się wydaje, że będzie ładnie pasował. No i to będzie komplet, chociaż to nie jest takie. Ale jest tu trochę tego zielonego. No i to będzie komplet. Tak, bo tutaj mam znowu ten sweterek, a tu jest okładka, więc inaczej już wybrać nie mogę. Nawet się zmieszczę w tych papierach, które miałam chyba. Z tych 15. Może w ogóle nie będę musiała docinać. Nie będę musiała docinać z 20. Też tutaj na szerokość, powiedzmy, zmniejszę sobie tą kartę, ponieważ, tak jak mówiłam, ona na wysokość jest dla mnie idealna, natomiast na szerokość o włos nawet nie odmierzam jakoś, tak wiecie, za pomocą linijki czy ołówka, czy tam czegokolwiek. Po prostu troszeczkę sobie obcinam, żeby mi nie wchodziło na biegowanie i żeby była ta rameczka. No i teraz sobie dopasuję, czy to jest dla mnie zadowalające. Jest. I czy to jest dla mnie zadowalające? No jakżeż by było, naprawdę jest. No okej, okay. No to kleję. Dawno już myślałam o zrobieniu tego albumu. Robiłam w Tykocinie na warsztatach album layoutowy. To no nie jest to moja specjalność, wiadomo, bo ja nie jestem zbytnio taka, wiecie, kompozycyjna. Ja jednak mimo wszystko wolę media. Znaczy nie, to za dużo powiedziane. Nie to, że wolę, ale lubię pracować z mediami, bo tam nie trzeba kombinować z kompozycją, a jak się układa kompozycję z odlewów, to tam wszystko pasuje. I jakby tego nie ułożyć, to jest dobrze po prostu, nie? Więc nie ma potrzeby się tam zbytnio, wiecie,
Chciałam użyć nieodpowiedniego dla YouTube'a słowa, ale no nie ma się co zbytnio martwić po prostu o tą kompozycję mediową, bo ona jakby no zawsze pasuje, bynajmniej dla mnie, tak? Zawsze pasuje. Natomiast jeśli chodzi o kompozycję papierową, to ja ciągle jeszcze dużo się muszę nauczyć o tym. Chociaż teraz namiętnie oglądam kartkowanie z Olgą Bielską. Olga robi kartki na każdą okazję i dla każdego i w każdej kolorystyce. I ona po prostu jedzie z kompozycją 3D, jakby niczego innego w życiu nie robiła. To jest po prostu, no, dla mnie to jest oczarowujące, no bo ja po prostu tak nie potrafię. Znaczy teraz już potrafię, bo po pierwsze sporo pracuję z różnymi kartkami i no, widać to zresztą w tutorialach, tak? Chociaż ostatnio kartki z tutoriali są trochę bardziej płaskie, no bo to są z założenia kartki do koperty, chociaż robiłyśmy i shadow box, i pop-up. No to nie są kartki do koperty, chociaż ten pop-up jest, bo go się na płasko składa, więc on spokojnie do koperty wejdzie. No natomiast shadow box jest już jakby sam sobie opakowaniem do swojej kartki, więc nie ma po co go do czegokolwiek wpakowywać. Więc te dwie kartki to nie były za bardzo do koperty. Czy tam jedna z nich. Tak, która była ostatnia w ostatnich tutorialach, to Izuni, to ona była jak najbardziej do koperty. I następne też będą kartkami do koperty, tylko w trochę innych wymiarach, bo my zwykle robimy kartki kwadratowe, czyli tam 15 na 15 albo 14,5 na 14,5. Rzadko robi ktoś kartkę w formacie A5, czyli to jest baza A4 złożona na pół, to jest format zeszytu, to jest spora kartka i w formacie C6 czy C5 też niewiele tych kartek powstaje. A te kartki, które ja robię, to są, oprócz tych, które są robione na gotowych bazach, no to te są standardowe. Natomiast te kartki, które, ta, która była na przykład zrobiona w poniedziałek, no to ona jest na bardzo niestandardowym wymiarze, jeśli chodzi o polski scrapbooking, tak? Takich kartek w takim wymiarze raczej się u nas nie robi. U nas jeszcze ostatnimi czasy bardzo popularna stała się DL-ka, czyli te 10 cm na nie tak, nie tak, nie tak. 10 cm na 21. No jednak było tak. Czy tam na 20,5. Nie chciałam aż takiej dużej ramki tą górę. Natomiast te moje kartki, one są trochę innych wymiarów. O, tu ma tylko jedna mi brakuje. I to jest, to na okładkę przykleimy to. Bo to już powiedziałam prędzej, że to będzie na okładce. I tego nawet nie będę przycinać, tylko przykleję tak jak jest. Szkoda, że już nie mam tej łączki. Mam oczywiście tych zdjęć więcej niż tam te 12. Czy 16, czy ile ich się tutaj zmieści. Ale tak sobie pomyślałam, że na tych okładkach zrobię sobie po prostu jeszcze kieszonki takie, wiecie, pionowe. No tu będzie pionowa na pewno, a tu też pionowa w tą stronę. Tu po prostu odtworzę tą kompozycję z innego papieru, nie? Kwiatową. Mogę ją troszkę wyżej podciągnąć na już poptokach. I co byśmy tutaj, może to na razie zostawię. Może na razie zacznę od tego. Tak.
i tam do tych kieszonek po prostu włożę wszystkie inne zdjęcia, które mi się nie zmieszczą na kartach, na tych layoutach. Ok, ta strona jest ciutka brzydsza, tak? Tu z tej strony mamy ten kraft taki, no już go zakleiłam, ale taki, wiecie, intensywny, nie? A te strony są takie trochę nieładne, ale też nie są złe. No, papier kraftowy ma dwie strony i był czas do tego przywyknąć. Jakby nie patrzył. Specjalnie nie zakręcam kleju, proszę na mnie nie krzyczeć, bo tak jak powiedziałam, dopiero co otworzyłam tą butelkę i po prostu on bardzo jest jeszcze lejący. Dlatego właśnie nie zakręcam, żeby troszkę klej miał szansę odetchnąć i żeby klej miał szansę odetchnąć i co? I nie być takim bardzo, bardzo lejącym. Tą bazę harmonijkę to ja akurat kupiłam na zlocie. Zdaje się w Krakowie. I kupiłam ją, że tak powiem, z pełną świadomością tego, co będę na niej robić. Natomiast mam jeszcze dużo takich małych harmonijek. Takich i takich. Naprawdę małych. I one są bardzo często dodawane jako gratisy. Na przykład jak się coś kupuje w sklepie Eco Scrap Booking, no to tam jest ten gratis dodany. Do zakupów. Naprawdę te papiery nie są kwadratowe przypadnie? No są. Tu na tą zewnętrzną stronę ewidentnie nie muszę niczego docinać. A na tą wewnętrzną muszę. Więc wracając do mojego wywodu na temat gratisów. One są bardzo często dodawane jako gratis do zakupów. One też były dodawane na przykład do skrapełka u Scrapgate, ponieważ Eco Scrap Booking był jednym ze sponsorów, więc tam też były dodane te harmonijki. Wydaje mi się, że jeszcze do tych pak takich niespodziankowych też one były dodane. Ja te skrapełka też, ale ostatnich dwóch skrapałek akurat nie mam, ale mam, kupowałam te paki niespodziankowe od Kasi. Tam one były chyba dwie czy trzy, już nie pamiętam ile ich było. Mnie się bardzo to podobało. Ja nie jestem jakby wielką fanką tych mystery boxów, które są, wiecie, zupełną niespodzianką. Tam tych papierowych czy płóciennych. Jeszcze na płócienne to bym się chyba skusiła. Natomiast na papierowe nie. Bo jak ja znam siebie, to ja dostała papiery, które są w ogóle nie moją bajką i niczego konkretnego bym z nich nie zrobiła, więc to strata miejsca. Już o pieniądzach nie wspomnę, nie? No bo oczywiście to przecież nie jest darmowe. Więc strata miejsca i strata kasy. O, i koniec. W tą stronę koniec, więc tu możemy sobie przyczepić papier, który będzie kolorystycznie pasował do tej strony. No i teraz, no i liście. Chociaż te liście będą bardzo blisko koło siebie. A ten był na pierwszej stronie, na drugiej stronie. No dobrze, no to czy ja już tego nie mam? Nie mam. Nie. To mi nie pasuje.
To też powiem szczerze, średnio. No dobrze, może zostać. Zacięłam się na chwilę, przepraszam. Nic się nie zadzieło w filmie, nie zatrzymało, tylko ja się przez chwilę zacięłam. I wracając do mojego wywodu na temat tych harmonijek, bo go nigdy nie skończę. To jak ktoś patrzy na mój Facebook albo na mój Instagram, to widział, że na moim Facebooku i na Instagramie były kiedyś zdjęcia i posty zatytułowane Zdjęczniczek. I to był taki pamiętnik połączony ze zdjęciami. Oczywiście niczego tam nie pisałam, tak? Tylko jakby zdjęcia tworzyły ten pamiętnik. I ja go robiłam w 2022 i on mi wyszedł rewelacyjnie. W 2023 już mniej rewelacyjnie, a w 2024 wkleiłam jedno zdjęcie. Ale ja robiłam ten zdjęciopamiętnik od podstaw. Robiłam do niego bazę, tam wymyślałam sobie, jaki będzie format zdjęć mniej więcej. No i tam sobie te zdjęcia umieszczałam. Z tym, że w 2022 to był środek pandemii, tak? Ja byłam tym strasznie zajarana. Bardzo mi się ten projekt podobał i bardzo chętnie latałam do Rossmana, żeby wywoływać te zdjęcia. Natomiast w 2023 to już mi się w ogóle nie chciało tego robić. Tam parę miesięcy jest uzupełnionych. A w 2024 kupiłam sobie, znaczy dostałam tą drukarkę Canona do drukowania zdjęć. Więc teoretycznie mogłabym to robić, że tak powiem, no od strzała, ale no nie robiłam. A jak nie robiłam, no to wiadomo, że teraz mam tych zaległości sporo. Więc może po prostu w przyszłym roku będę kontynuować ten projekt zdjęczniczka, z tym, że tu miała być kieszeń, z tym, że będę to robić. Tym, że będę to robić w tym albumie małym, harmonijkowym. Tak mi się wydaje, że to będzie najmądrzejsze z mojej strony. Myślę, że tu będzie to zdjęcie, a nawet bym powiedziała, że tu, więc tą, może nawet na środku. Nawet może uda mi się włożyć dwa zdjęcia, wiecie, na przykład z tej samej imprezy mam dwa zdjęcia, no to można pod te grafiki, które tutaj będą odstawać, włożyć zdjęcia dwa. No i w pierwszym może poszłabym w kasztanka. Nie może być tutaj bardzo wysoko. Mam nadzieję, że Wy to widzicie. Nie może być bardzo wysoko, bo jak powiedziałam, będzie się ten album rozłazić, tak? A ja tego nie cierpię, jak mi się tak rozłazi, nie zamyka i taki, wiecie, jest do niczego. Dlatego no nie mogę tutaj za bardzo wysoko pójść, ale trochę jakiś tych tutaj grafik chciałabym jednak, to jest za duże zdecydowanie, chciałabym jednak użyć. I tak jak mówiłam do dziewczyn ostatnio na spotkaniu tygodzińskim, że ja zawsze myślałam, że te grafiki to muszą być tak poukładane, żeby one mniej więcej do siebie pasowały, nie? Czy tam układam kwiatki, albo układam warzywa, albo owoce, albo coś tam. Natomiast okazuje się, że jak się patrzy na te wszystkie inspiracje przygotowywane przez Diti, to one, mam wrażenie, są takie dość bez ładu i bez składu. Czyli wszystko, co podejdzie pod rękę i pasuje w danym miejscu, jest użyte. I ja też tak mam zamiar to zrobić. Czyli wszystko, co mi będzie pasować, trafi sobie po prostu tutaj do tego mojego, mogę nawet z trzech stron, przecież nikt mi nie zabroni, tak? I tak właśnie zrobię. No i bardzo się to podoba dla mnie. Tu jeszcze może dam jabłuszka. To nie jest jeżyk, co prawda. Ale mam też jeżyka, no. Z dynią, co prawda. Ale jest. I tu bym sobie właśnie tak przykleiła te warzywka i owocki. Owocki to są nie warzywka. I tak bym to zrobiła.
I tu bym to tak delikatnie podniosła. A tutaj dała liście i tego kwiatu, liść i kwiatuszek. No w ten, że tak powiem, deseń. Tu jest liść, tu jest liść, tu jest liść, tu jest liść. Wszystko się zgadza, że tak powiem. I tak to będzie wyglądać. To mi zasłoni dużo zdjęcia, ale to jest rewelacyjne. Ale to dam na takiej bardziej zielonej. Teraz już wyszłam z kadru, wiem. Na tej bardziej zielonej części to dam. I tu włożę po prostu więcej zdjęć. Zrobię z tego taką a la kieszonkę. I to jest bardzo mądry pomysł. Dobra, no to zaczynamy. Ile tam zdążę dzisiaj, to zdążę. Nie chcę, żeby ten film trwał też bardzo długo, bo chciałabym się spotkać przynajmniej ze dwa razy z wami, więc z tym projektem. A nie mam wyciętych za dużo grafik, nie? To przyznaję się bez bicia. Kwiatów nie mam w ogóle wyciętych. Znaczy, miałam je wycięte, ale je zużyłam. A kwiaty w tej kolekcji są przecudnej urody i liście są piękne. Więc no, drugi raz się spotkamy, jak już ten grafik nawycinam dużo, dużo więcej. Ale na razie myślę, że możemy zacząć z tym, co mamy. Więc bierzemy taśmę dwustronną. Bierzemy narzędzie do wycinania taśmy i przyklejamy. No i teraz przyklejamy oczywiście tak. To na razie odsunę. Przyklejamy oczywiście tą taśmę tak, żeby nie wejść na zdjęcie i żeby można było pod tą taśmę, pod tą grafikę wsunąć to zdjęcie, żeby te grafiki działały trochę jak kieszenie. Po prostu jak kieszenie będą nam elegancko trzymać, nasze zdjęcie. No więc pierwszy, Aneta, używam szpikulca, nie wiem, czy widzisz to, może oglądasz ten film. Więc pierwsze będzie, jeszcze raz ułożę to zdjęcie, żebym mogła przyczepić tą grafikę. I to myślę, że będzie tu. I tu dotąd będę mogła sobie wcisnąć tą grafikę. To jest podniesione na 2 mm. Nie wiem, czy to nie jest już za dużo przypadkiem. No, okropna jest ta taśma. Okropna, po prostu tak się klei. Nie można tego obciąć w ogóle. Bez sensu to jest. Tak się klei taśma, tak? Nie wiem, czy ona jest już przeterminowana, czy co. To muszę odłożyć, bo to bez sensu i muszę wstać po inną taśmę, niestety. Przepraszam, myślałam, że tamta będzie dobra. I teraz mam 3 mm w tym jednym rogu, więc myślę, że to jest no więcej niż dobrze, tak? Tak będzie przyklejone, tak będzie włożone to zdjęcie, czyli teraz tutaj, tu mogę sobie przykleić taśmę. Gdyby ten album był większy, no to można by było pójść z tymi grafikami naprawdę wysoko, tak? Na 3 mm, może nawet na 4 mm, no ale mój album nie jest taki duży, więc nie chciałabym też, żeby te grafiki za mocno zasłoniły same zdjęcia, bo to też bez sensu, nie? No dobra, i teraz to jabłuszko przesunę w bok, ono nie będzie na zdjęciu. Nie będzie przy. Będzie na tym, a ta gruszeczka będzie
też na 1 mm ją podniosę, bo nie chcę, żeby była tak zupełnie na płasko. Słyszycie odgłos krzesła, bo opieram się o biurko z tym krzesłem, bo chcę też być jak najbliżej tego biurka, a to tak niekoniecznie się da, bo też niekoniecznie tak wysoko sięga kamera. I tutaj też na, jak ja teraz jestem na dole, to tego w ogóle nie widać, nie? Ale też na ten liść od gruszki chciałabym przykleić taką malutką pianeczkę, żeby mi ten liść nie latał i żeby się nie oderwał. No i ja sobie to tutaj tak włożę, żeby troszkę wystawało, a troszkę nie wystawało. No i teraz mamy taką matę, znaczy mamy taką grafikę, pod którą wsuniemy nasze zdjęcie. Dodam tą wiewiórę tutaj. Bardzo mi się to podoba i to naprawdę będzie wyglądało jak kieszeń. Zwykle oczywiście w kompozycjach, każdy Wam to powie pewnie, i też mi pewnie ktoś zarzuci, że to jest błąd. Zwykle te kompozycje idą w tą stronę albo w tą stronę, nie? Albo są ustawione po jednym boku, albo po drugim boku. Rzadko się spotyka, żeby te kompozycje były w trzech miejscach. A właściwie to chyba nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Ale mnie się to bardzo podoba i ja bym chciała, żeby tak u mnie było, więc nie rozumiem, co ja się tak tutaj jakoś zastanawiam bardzo. Jak komuś nie będzie pasować, no to nie będzie pasować. No ja nie jestem zupą pomidorową i nie muszę wszystkim pasować, nie? Chociaż dobrze by było, żeby jak najwięcej subskrybentów u mnie było, bo ciągle mam powyżej 300, za co bardzo dziękuję, a chciałabym dobić do 500, gdyż ponieważ włączą mi się wtedy dodatkowe opcje na YouTubie. Ja mam oczywiście, znaczy no nie wiem czy oczywiście, bo długi czas nie miałam YouTube Premium i sporo rzeczy mogę, których nie mogłam do tej pory oczywiście, ale jeszcze przy tych 500 subskrybentach włączą się dodatkowe fajne opcje, które też sprawią, że czy ja bym chciała. Ja bym chciała, żeby to. No już przykleiłam, więc już bym chciała. A nie, nie przykleiłam. Wiecie, nad czym się zastanawiam? Czy bardziej wjechać tą wiewiórą do góry, ale wtedy przykryję trochę zdjęcie. Tak, myślę, że nie musi być jakoś bardzo symetrycznie, nie? Może być też niesymetrycznie. No i będzie tak. No i pierwsza karta jest jakby gotowa. Nie ma tutaj co za dużo więcej robić, bo nie chcemy, żeby nam się album rozlazł. Ja nie mogę robić kieszonek tych na tych stronach tutaj bocznych, bo nie mam papieru przy sobie kraftowego. Bo jak wiecie, przeniosłam się z nagrywaniem do innego pokoju i jest mi tutaj naprawdę fantastycznie. Natomiast teraz wszystko, czego potrzebuję, muszę pamiętać, żeby ze sobą zabrać, bo inaczej tego nie mam i muszę ciągle łazić z pokoju do pokoju i ciągle coś przynosić. A to nie jest fajne. Nie podoba mi się to, że tak łażę ciągle. I teraz jakie bym chciała zrobić, żeby te grafiki nie haczyły o siebie? Jak to się będzie zamykać? To pójdzie do środka. A to nie muszę się przejmować, gdzie będzie ta grafika. Będę musiała się przejąć z tej strony, gdzie jest ta grafika. I teraz tak, tu wejdzie duże zdjęcie pionowe, więc może tu mogłyby wejść dwa zdjęcia, jedno w pionie, a jedno w poziomie. I one byłyby połączone jedną taką rzeźbą na środku, jak myślicie? W sensie oczywiście jedną grafiką, nie? Rzeźbą.
Wyrzeźbimy tutaj zaraz jakiś układ scalony. No myślę, że na przykład tak. I teraz o ile temu zdjęciu nic się nie stanie, jak tu będzie tylko zabezpieczone, o tyle temu nie wystarczy tylko tu, więc musi być jeszcze coś. I tu myślę, że może być ten stworek. No jest piękny. Po prostu w ogóle grafiki w tej kolekcji są obłędne. Po prostu obłędne. Dawno nie widziałam tak pięknej jesiennej kolekcji. A wydawało mi się, że w zeszłym roku też nie były złe kolekcje jesienne. Wręcz powiedziałabym, że były fajne. A nawet bardzo fajne. A w tym roku jeszcze, bo ja jakby wiecie, no nie mam nic przeciwko dynkom. No i to by weszło tu i tu się oprze na tym, tak? No a teraz tu, tak, tu się oprze. I teraz tu dobrze by było, żeby się oparło. No i będzie można je tak wysunąć i wsunąć, nie? Tak, moja droga, tak. Tu przykleimy tą taśmę. I tu przykleimy naszego stworka. Nie wiem, czy to nie wypadnie, to zdjęcie na dole. To nie powinno wypaść. Tym bardziej, że jeszcze coś tutaj umieścimy, nie? Może filiżaneczka. No, oczywiście, że filiżaneczkę umieścimy. Tylko czy tak? Nie, bo to będzie dziwnie oko wystawać. Pod spód trzeba to włożyć. Tą filiżankę. Tak jak mówię, kolekcje w zeszłym roku jesienne były przegigantyczne, a bo były dynie, były właśnie żołędzie. Było dużo takich, wiecie, owoców i warzyw, chciałam powiedzieć. No, ale nie owoców i warzyw. Tu mi się wydaje, że się dobrze opiera. Że tutaj się nic nie stanie, ale jeszcze tutaj zamocuję świeczuszkę, tą malutką. Ale tą świeczuszkę podniosę na dwa. Dużo się nie rozejdzie, no ale trochę się rozejdzie. Ale na dwa ją podniosę. Były w tych kolekcjach takie różne stragany w poprzednim roku, tak? Z dniami i z takimi różnymi ozdobami. No przekozackie były te kolekcje. Dużo rzeczy robiłam. Dużo fajnych rzeczy robiłam z jesiennych kolekcji w zeszłym roku. I bardzo mi się te kolekcje podobały. No i w tym roku podobają mi się kolekcje, więc. Więc jakby nie narzekam, nie? Nie, zupełnie nie narzekam. Tu bym przyczepiła jeszcze tego liścia, żeby też tutaj zrobić podpór. Ale poczekajcie, czy jak ja tylko zrobię tak, to czy to mi spadnie? No tak, spadnie. Spadnie. To nie spadnie. To nie spadnie. To zdjęcie jest idealnie przytrzymane. To też nie będzie spadać. Ale już to będzie przyklejone. Iza. Iza, dziecko. Już to będzie przyklejone. To czym ty się martwisz? A chciałabym, i robię to, jak widzicie, tak no, z premedytacją, bo chciałabym jeszcze, żeby tutaj się zmieściło, żeby się znalazło tu miejsce, może być wsunięte pod zdjęcie na zasadzie takiego małego taga. Tutaj mam, czyli jak tu przykleję zdjęcie na trzy strony, to zapomniałam tylko powiedzieć na początku, żeby każde zdjęcie było swego rodzaju niewielką kieszonką, żebym mogła do niej wsadzić informacje o tym, a może wydrukuję to? Może to wydrukuję i zrobię takie, tak, tak zrobię, wydrukuję.
Czyli nie musiałam tego mówić na początku, bo na początku miałam taki plan, żeby każde z tych zdjęć było niewielką kieszonką, albo od boku, albo od góry, żeby można było wsadzić tutaj, wiecie, dodatkowy tag i sobie napisać, o co w tym zdjęciu chodzi, nie? Skąd jest to zdjęcie, z jakiego zlotu i tak dalej. Ale przemyślałam sprawę i po prostu wydrukuję sobie takie nieduże napisy, żeby po prostu, wiecie, no, mieć, no tak, no tak, żeby pamiętać, co to był za zlot, nie? Bo ja teraz pamiętam oczywiście, co to były za zloty, gdzie ja byłam i co tam robiłam, ale za parę lat mogę zapomnieć, co to był za zlot, więc no rozumiecie, nie? Boże, co ja robię? Starość nie radość. Młodość nie wieczność. No i jest git. I tu będą przyklejone zdjęcia. To mnie się podoba bardzo. Pewnie nie wszystkim się będzie podobać, no ale nie mogę uszczęśliwić wszystkich, bo ten album jest dla mnie. To zdjęcie wypada, więc je odłożę, bo już 100 razy było widać, co jest na tym zdjęciu. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Teraz tu. Teraz te dwie, jak one się będą zamykać? One się będą zamykać tak. To jest na środku. Tu jest puste, więc tu chciałabym, żeby była. Tu chciałabym, żeby była grafika. Żeby grafiki o siebie nie zahaczały. No ta nie zahaczy w ogóle o nic. I jest przepiękna. I może być sama. Nic więcej tutaj jej do szczęścia nie potrzeba. Nie mogę tu ułożyć fotela, bo fotel musiałby być tu albo tu. No to wtedy się będzie gryzło. Ale tutaj damy te kwiatuszki. Tylko nie z tej strony, tylko z tej strony. Tu damy te kwiatuszki. Na takim, o, podwyższeniu. Może nawet dwie. Na takim podwyższeniu. O, i teraz elegancko wejdzie tutaj to duże pionowe zdjęcie, tak? Ja wiem, że tam już był pion. To może być teraz poziome zdjęcie równie dobrze jak to pionowe. Gdzie to się zatrzyma? Tu. Co my byśmy tu jeszcze dali? Może zająca na kwiatach? Czy on tu będzie dobrze wyglądał? A czemu miałby źle wyglądać? Ale tu nie miały być kwiaty, tu miało być to. Tylko, że teraz nie może być na dole. Dobrze, mogą być te kwiaty. Jak widzicie, jak są wycięte elementy, nie, jak mamy wycięte elementy, to ten album layoutowy to nie jest żaden rock and science. Nie? Tu bym chciała, żeby ten, on niekoniecznie musi spełniać. Za do góry nogami to przykleiłam? Nie. Niekoniecznie musi spełniać jakąkolwiek rolę. Ten królik mi się po prostu bardzo podoba, czy tam zając. Więc go sobie po prostu nakleję. Na te kwiaty. Ten album layoutowy robi się bardzo szybko, jak się ma wycięte elementy. Ja, jak powiedziałam, za dużo tych elementów wyciętych nie mam, bo już robiłam już album folio. Bardzo zachęcam do obejrzenia filmów, najlepiej od drugiego odcinka, bo pierwszy jest brzydki, ale drugi i trzeci odcinek jest już fajny. Więc zachęcam do obejrzenia
mojego folio. Tak, chcę zamknąć tą dziurę, tylko muszę obciąć ten ogonek, niestety. Listek odłożę. Bardzo zachęcam do obejrzenia folio. Tam użyłam tych papierów, również grafik, w niektórych miejscach napisów, więc tam można popatrzeć, jak ten album jest zrobiony. Folio też nie jest trudną kompozycją i trudnym albumem. Myślę, że nawet dla osób początkujących będzie ok projektem. Tu posmarowałam sobie trochę klejem pod spodem, no oczywiście, że go zostawiłam na papierze. I włożyłam też jedną malutką pianeczkę. Więc nie ma tutaj dziury. Coś tu się dzieje, tak? Nieważne co. Ważne, że nie ma dziury. Więc jak mamy ten grafik trochę nawycinanych, no to wtedy ten album idzie, wiecie, migiem, migiem, śmigiem, nie? Teraz znowu, jak tu przykleję fotel, to tu będę musiała przykleić płotek, co nie jest trudne. On idzie migiem, śmigiem, jak mamy wycięte grafiki i jak mniej więcej wiemy, czego chcemy, nie? No ja mniej więcej wiem, pewnie mniej niż więcej, ale wiem, jak to mniej więcej ma wyglądać i jakie zdjęcia będą tu umieszczone. To jest najważniejsze, bo ja robię ten album, pomimo tego, że kolorystyka jest zupełnie inna, to ja robię ten album jakby pod zdjęcia, które już mam, tak? I z myślą o tych zdjęciach będę sobie tutaj je umieszczać. Tutaj, gdzie jest to tło, takie jak tu, czy takie jak tu, no to aż się prosi, żeby tych zdjęć przykleić więcej, nie? Wiecie, o co mi chodzi? Że ono nie musi być tylko tu włożone, gdzie jest grafika, nie? Wręcz powiedziałabym, że to by było bez sensu. No, można tych zdjęć przykleić kilka czy kilkanaście, bo te kilkanaście to przesadziłam, ale kilka. Bo po prostu to tło jest niezobowiązujące w żaden sposób, nie? Niczego tutaj jakby nie ukryjemy, nie przykryjemy, nie zrobimy tutaj żadnej krzywdy tej grafice, tym grafikom, więc myślę, że można ich tutaj sporo poumieszczać. Tylko jakby no, pamiętając, że pod te grafiki fajnie wyglądają też włożone zdjęcia, nie? To jak to zapamiętamy, no to myślę, że będzie kitowo, jak to poukładamy. Nie mam jeszcze na tamtym biurku w sypialni, jak pracowałam, to miałam takie wyczucie, jak daleko jestem z rękoma od zasięgu kamery. A tu jeszcze nie mam takiego wyczucia, więc jeśli uciekam z kadru, przyklejając te pianki, a na pewno to się dzieje, to Was przepraszam, ale no przyklejanie pianek nie jest żadnym rocket science, nie? W naszym wydaniu, więc za wysoko poszłam chyba z tą kompozycją. Czyli jeszcze to muszę przykleić, nieduży kawałek. Więc bardzo Was przepraszam, jeśli uciekam z ekranu. Nie jest to zamierzone, żeby tutaj, wiecie, ukryć coś, bo tutaj żadna wielka rzecz się nie dzieje, nie? No dzieje się magia po prostu tylko, ale no to wiecie. Już parę rzeczy trzeba sobie dopowiedzieć. Jak Wy byście to zrobiły? Gdzie u Was by ta magia się zadziała? Tu z tej strony podkleję te książki, chociaż one wyglądają z tej strony, moim zdaniem, lepiej, no zdecydowanie. Tak jak mówię, album layoutowy nie jest moją specjalnością.
nie robię takich albumów często. I tu by się coś przydało niewielkiego, ale już świeczkę wykorzystałam, a tu by mi najbardziej świeczka pasowała. Kwiatek to tak niekoniecznie, nie? Nie. Ale wytnę świeczkę, to będzie pasować. Jeszcze mam bardzo dużo wycinanek. To na razie zostawię tak, jak jest. Może jeszcze coś tutaj uczknę. No a tutaj teraz można naprawdę można tutaj, wiecie, poszaleć, nie? Naprawdę można tu ze zdjęciami poszaleć. No, tu się zmieszczą trzy. Tak i tak. No i tu się zmieści jeszcze jedno dodatkowe zdjęcie. No tutaj do kieszonki włożymy ile chcemy, a jeszcze oprócz tego możemy te zdjęcia w różną stronę poprzyklejać. Bardzo fajnie to się zaczyna układać. No i teraz już niestety nie mam więcej grafik. Musicie mi wybaczyć. Albo nie wybaczycie, no trudno, ale no po prostu nie mam więcej grafik. Tu będzie to u góry, żeby mi to tutaj też tak trochę nawiązywało. Tak. I tutaj sobie dołożę po prostu jeszcze tych kwiatków. Ale to trzeba odciąć. Tutaj taki wisi maleńki farfocel, no to go odetnę. Teraz zostały tylko ładniutkie listeczki. A jeszcze jak je ładnie wygładzę. Czasami nożyczki zostawiają taki brzydki zadzior. To trzeba ładnie sobie wygładzić. Szczególnie kiedy się, wiecie, te zakręty tutaj bierze z tymi liśćmi, no to wtedy rzeczywiście zostają takie niewielkie zadziorki. Tak, to przykleimy tu i tutaj dodamy tylko za górę i tutaj dodamy jeszcze liści, żeby też nawiązać do tła, tak? Nawiążemy trochę do kartki z boku i do tła, które się tutaj nam pojawiło z tymi liśćmi przepięknymi. No i tutaj oczywiście możemy sobie zdjęcie, tak, czy dwa, czy trzy, czy tak wsuniemy, no tak to nie wsuniemy, bo pewnie utniemy głowy ludziom na tym zdjęciu, no ale już tak, myślę, że w zupełności będzie wystarczająco i będzie super. Myślę, że mamy pole do popisu duże. Pomimo tego, że album za duży nie jest, to jednak, że możemy tutaj naprawdę fajne rzeczy zrobić. Do czego Was oczywiście serdecznie zachęcam. Na dziś, moi drodzy, to już wszystko. Spotykamy się za tydzień w kolejną środę i będziemy kontynuować. Ja dotnę sobie papier do tych kieszonek, tak jak powiedziałam. Tutaj wykorzystam oczywiście te same. Tą samą grafikę, tak? Tylko chyba z kolekcji tej 20 na 20 te kwiaty wezmę, bo ta z 30 jest za duża. No zdecydowanie za duża. Więc wezmę sobie z 20. Dotnę sobie kieszenie pionowe i więcej grafik, żeby było co przyklejać. Pozostało nam jeszcze 2, 4 strony, na których trzeba przykleić grafiki do tych stron layoutowych. No i pewnie jakoś tam można jeszcze sobie pouzupełniać te, które już mamy, tak? No i tu mnie denerwuje to, że to się tak, wiecie, no nie rozkłada mi się to dobrze, tak? Wkurzamy to. Ale no dobra. Okej, no to na dzisiaj wszystko. Zachęcam, 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 zachęcam.
Taką bazę w prosty sposób można zrobić samemu. To nie jest żaden rocket science. Ona nie musi być obita w płótno. Oczywiście jeszcze na kolejnym filmie zrobimy też sobie okładkę, tak? Zostały nam cztery strony, dwie kieszonki, to pójdzie nam bardzo szybko, plus okładka, więc widzimy się na kolejnym filmie za tydzień. Zapraszam Was już dzisiaj serdecznie, jak również do innych moich filmów, które pewnie teraz tutaj w tej minucie Wam się gdzieś tutaj na ekranie pojawią. Okej, no to na razie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, serduszku, czy tam lajku, komentarzu. Powiedzcie, czy tworzycie takie albumy, czy lubicie takie albumy. I czy może ktoś właśnie się zainspirował i postanowił stworzyć taki album ze mną. Do zobaczenia. Pa!